Plastikowe butelki, puszki, opakowania i inne nieczystości. Łącznie kilkanaście worków śmieci zebrali wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki w trakcie sobotniej akcji sprzątania starego cmentarza w Nowym Sączu. Spotykamy w wielu miejscach, czy to butelki, czy puszki, czy inne elementy związane ze spożytymi trunkami, które ktoś tutaj miał ochotę i je spożywać, więc to jest przerażające faktycznie. Natomiast no, nie możemy przejść obojętnie, patrząc na te wszystkie elementy, które się i przedmioty, które się tutaj znajdują. Stąd też staramy się je sprzątać, tak żeby ta przestrzeń była przyjazna dla nas wszystkich, dla każdego mieszkańca Nowego Sącza. Akcja, jak przekonują członkowie fundacji, miała mieć dużo szerszy wymiar. Mieli w niej wziąć udział uczniowie sądeckich szkół i mieszkańcy miasta, którzy o sprzątaniu nekropolii dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Niestety epidemia pokrzyżowała nieco te plany. Akcja odbyła się w gronie kilku osób. Jest to super inicjatywa. Lubię pomagać, społeczna, fajna. Zbliża się święto zmarłych, więc okazja do tego, żeby zrobić coś dobrego dla miasta, dla parafii. Zwłaszcza, że jest to moja parafia, Święty Kazimierz i Stary Cmentarz, to jest kościół, do którego chodzę, więc z wielką przyjemnością dzisiaj tu jestem i pomagam. Sprzątanie nekropolii to początek szerszej akcji mającej na celu renowację zabytkowych nagrobków cmentarza. Odnowienie poszczególnych pomników wiąże się z dużymi kosztami, których właściciel terenu, czyli parafia Świętego Kazimierza, nie jest w stanie udźwignąć. To, co konieczne, staramy się naturalnie robić, natomiast odnowa poszczególnych nagrobków, która wiąże się z poważnymi kosztami, jest w tym momencie dla parafii nie do udźwignięcia. Dlatego cieszę się, że taka akcja się pojawiła, że taka inicjatywa się pojawiła, że są ludzie, którzy też mają oczy otwarte i chcą mieć swój udział w tym, żeby całe nasze otoczenie, bo ostatecznie korzystamy z niego wszyscy, czy możemy korzystać wszyscy, wyglądało tak, żeby nas bardziej przyciągało niż odpychało. Stary cmentarz w Nowym Sączu powstał w 1785 roku. Służył mieszkańcom miasta ponad 100 lat. Pochowano tam m.in. uczestników Konfederacji Barskiej i powstań listopadowego i styczniowego. Początkowo cmentarz obejmował bardzo duży obszar. Od XX wieku był sukcesywnie zmniejszany. Dziś na niewielkim terenie znajduje się kilkanaście zabytkowych nagrobków.